W dzisiejszym odcinku. Dobra, mamy ogień już. What the fuck? Co to jest? Co to jest w ogóle? O, ale mi się podoba. O nie, dobra, nie podoba mi się. Elden Ring, odcinek drugi. Zapraszam. Cześć i witam was dzisiaj dość troszkę nietypowo, ponieważ w takim bardziej materiale zagrajmy. Zrobimy sobie serię z Elden Ring. Pierwszy odcinek zrobiliśmy sobie na streamie. Taki premierowy odcinek, premierowa gra. Także teraz sobie będziemy kontynuować to, co robiliśmy poprzednio. Skończyliśmy na tym, że zwiedziliśmy pierwsze lokacje, troszeczkę tego otwartego terenu, tamtą jaskinę, która jest tam troszkę ukryta i ostatecznie nie pokonałem tego bossa na koniu. Zostawiam go sobie troszkę na później. W międzyczasie stwierdziłem, że sprawdzę, czy mogę trochę ulepszyć miecz. I jak tu się przeniosłem, to zauważyłem, że mamy tu NPC, którego wcześniej nie było. Coś tam do mnie rzuciło jakimś tekstem, chce ze mną pogadać, także teraz sobie podejdziemy i zobaczymy, czego właściwie od nas chce. Kto to właściwie jest? Wygląda jak mag. Zobaczmy, porozmawiaj. And upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. To o nas, tak? Możemy przywołać, jak najbardziej. Mogę przyzwać widmowego wierzchowca. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Dzwonek przyzwania duchów. Dobra, jak się domyślam, to będzie coś... Prochowy samotnego wilka... Okej... Okay. Na chwilę, przeczytamy, czym to właściwie jest. Okej, czyli mamy tutaj takiego samona, tak? Mając dzwonek przyzwania duchów, można... Możesz używać prochów, aby wezwać przyzwanie duchu. Przywołanie zwykle zużywa PS, czyli oczywiście punkty skupienia. Naraz możesz wyzywać tylko jeden rodzaj duchów. Nie możesz wzywać duchów w trybie wieloosobowym. Okej. Czyli to jest taka pomoc, jakbyśmy nie chcieli wołać chyba innego gracza, tylko po prostu możemy sobie przywoływać, a przy okazji pobawić się w Summonera, bo czemu nie? Jakiś czas będę zerkał, czy włączam nagrywanie, bo dla mnie to jest coś nowego i szczerze mówiąc chcę też zobaczyć, jak to wypadnie, takie nagrywanie. Że tutaj bardzo podobna do Mileny swoją drogą, nie? Do tej postaci, którą spotkaliśmy, która dała nam wierzchowca, przy której mogliśmy pierwszy raz wbić punkty statystyki. No, tylko troszeczkę inaczej i tak, ona ma cztery ręce, teraz dopiero zauważyłem, że ona ma faktycznie cztery ręce. No dobra, ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, widzę, że możemy iść tam. Ja sobie, tak jak mówiłem, konia na razie sobie zostawię. Ja sobie jeszcze tutaj przyeksploruję te lokacje, bo mam wrażenie, że tu nie wszystko zobaczyłem. No, na pewno nie wszystko zobaczyłem. Na streamie zagraliśmy niecałe dwie godziny. Tam z premierą troszeczkę delikatna obsuwa była, bo tak jak gra miała być dostępna o 12, ostatecznie wbiliśmy chyba około w pół do, także takie pół godziny mojej obsuwy, ale te dwie godzinki sobie na spokojnie pograliśmy. Ja ogólnie też jestem osobą, że jak już widzę otwarte tereny, to zbieram wszystko, co się da. Każdy, kuźwa, najmniejszy owoc, wszystko, co będzie poukrywane, będę starał się zbierać, także nie wiem, ile nam to zajmie. No, ale tak już to bywa. Dlatego ja osobiście unikam otwartych terenów i byłem dość sceptycznie nastawiony do Soulsów w otwartym świecie. Ja bardzo lubiłem, właśnie ceniłem sobie tę otwartość. Ewentualnie tak jak było w remasterze, znaczy w Dark Souls pierwszej części, gdzie niby było to otwarte, znaczy była taka liniowość, ale mieliśmy dowolność w wyborze lokacji. Trójka już była troszkę bardziej właśnie liniowa i tam szliśmy po sznurku. Dobra, tu mamy jakiegoś jegomościa z pochodnią, którego tu o, elegancko ściągniemy. Walka na koniu, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku na streamie, podoba mi się. Jest ciężka, znaczy jak dla mnie jest ciężka, trzeba trochę sobie wyczuć, ale mi się podoba. Dobra, tu widzę, że mamy pierwszą jakąś jaskinię z zamkniętymi drzwiami, czy otwartymi? Otwartymi. Podoba mi się. Zaraz zobaczymy. Szczerze byłem nastawiony, że będą jakieś pierwsze zamknięte drzwi, które będziemy musieli jakoś magicznie później otworzyć. Dobra, czyli tak, mamy tutaj punkt oczywiście łaski, dobrze mówię? Tak, utraconą łaskę. I ja jeszcze będę mógł mylić i mówić ognisko, od razu przepraszam, także będzie mogło się zdarzyć. Dobra, rozwój nie mamy czym zrobić, mamy całe 19 run, także lecimy dalej. Tu mamy jakiegoś ducha do pogadania.
Właściwa śmierć oznacza powrót do złotego drzewa. Okej, dobra. Tak brzmi, jakby naszym celem było właśnie właściwa śmierć, czyli taka ostateczna, gdzie będziemy łączyć się z tym wielkim drzewem. Dobra, tu... O, no dobra, tu miałem niezłego farta. On miał chyba na mnie wyskoczyć, ale ostatecznie po prostu sobie na chillku przebiegłem. Udało się ominąć. Dobra, o, dobra, mamy jakiś pierwszy status, który mi tu nakładają. Także trzeba uważać, żeby nam tego nie nabiły. A właśnie chyba zaraz to będzie miało miejsce. Tamten gamoń, co rzuca we mnie. Coś mi się tak wydaje. Dobra, tu się pozbędziemy. Przypominam, że robię build pod dex, także będziemy starać się szukać broni pod zręczność. Czy jakieś katanki właśnie. Mam nadzieję, że też coś innego, żeby nie być monotematycznym, a żeby było jakieś urozmaicenie. W pierwszym odcinku właśnie podczas streama zauważyłem, że są buławy. Co, buławy, dobrze mówię. Korbacz, przepraszam, korbacz, nie buławy, korbacz. Co mnie bardzo zaskoczyło. Żywica z korzenia. Zaraz sprawdzimy, czym to jest. Jak się domyślam, będzie to jakiś przedmiot do krawcenia. Ale upewnijmy się. Mamy to gdzieś tutaj. Jest, żywica z korzenia. Dobra, materiał pozyskany z korzenia wielkiego drzewa. Znajdowany także przy drzewach na powierzchni. Dobrze wiedzieć, ponieważ pierwszy raz tutaj znalazłem to w środku. Widzę też właśnie, że jakiś pierwszy przeciwnik. To jest jakiś chochlik, cholera wie co to jest. Ale już widzę, że się nie będziemy lubili. Dobra. Ja sobie jeszcze raz tu podejdę. Zresetujmy sobie, bo no nie możemy tracić dwóch eliksirów na jakichś dwóch lekkich gamoni. Bo kto tu wychodzi faktycznie wtedy na gamonia? Także idźmy dalej. Oni... A nie, dobra, są, dobra. Tam jest jeden. I tu jest ukryty po lewej drugi. Już zwątpiłem, czy się zrespili w ogóle, szczerze mówiąc. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, zobaczmy, co nas tu czeka. Właśnie tak jak mówiłem, w pierwszym odcinku już odwiedziliśmy taką jedną jaskinię. I tam był boss. Znaczy, domyślam się, że to jest jakiś mini boss. Ale było ciekawie. Troszeczkę te lochy tutaj pokrywane, te dungeony, troszkę mi się kojarzą z... Dobra, zamknięte jakimś mechanizmem. Troszkę mi się kojarzą z Bloodborne'em i z tamtejszymi kielichami, lochami kielichów. Troszkę mi się wydaje, że to może być taki odpowiednik. Magia, może spróbuj tego. Magii nie mam. Nie wiem, czy on mi każe magię, ale tak, widzę gargulca. Ale od tego mamy łuk, żeby sobie właśnie troszkę pościągać takich gamoni, którzy się tu ukrywają. Także zobaczmy. Ogólnie nie przepadam za łukiem. Także myślę, że to będzie taka ostateczność, żeby gdzieś tutaj ich ściągnąć. Zobacz to! Zobacz, jak mu zostało HP. Nie. Nie. Teraz tak. Ja się jeszcze gubię, jeśli chodzi o właśnie żonglowanie bronią. Tym przytrzymywaniem przycisku, klikaniem, żeby zmienić na trzymanie oburącz. Ale myślę, że to wszystko jest do wyczucia. Przyzwyczajenia trzeba po prostu porzucić z innych części. I wziąć się za nowe przyzwyczajenia, sobie wypracować. Dobra, mamy tu jakiś kolejny kwiatek do krawcenia. Później sobie sprawdzimy, czy ja mogę w ogóle coś już skrafcić, bo tak sobie zbieram i zbieram. A jeszcze nic tak naprawdę nie krafciłem. Nic nie tworzyłem. Więc sprawdzimy. O, standardowo się trochę porolujemy w urny. I też, o, nie podoba mi się. Nie lubię, jak jest tak wąsko w przejściach, bo to później wiadomo, jak się kończy. Okej. Mamy tu ogień. Czy to będzie pułapka? Tak, mamy jakąś pułapkę z ognia. Z tyłu. To mnie tu trolujesz. Tu nic z tyłu nie ma, nikt nie nadbiega. Dobra. Już będę wierzył. Nie będę bagatelizował takich wiadomości. Uważaj gór. Dobra. Warto czytać. Ogólnie warto czytać, sprawdzać, bo nie zawsze są trolem. Czasami faktycznie są przydatne informacje. Dobra, jak tutaj mamy... Czasowo widzę, że tutaj nie ma za dużo czasu na przebiegnięcie. Ale myślę, że damy radę, nie? Dobra, na luzie. O, dobra, wiem, o co chodzi. Czy coś tu jeszcze jest? Kurde, mam ochotę sprawdzić tam z tyłu i zrobimy to. Bo nie dość, że widzę tam wiadomości, to jeszcze z tyłu też widzę wiadomość. Tak jest, mamy tu przedmiot. Tego eksploracja pełną parą. Co to jest? Gadająca głowa, witaj! Żeby to było to, co myślę. Atak, może spróbuj tego. No dobra, spróbujmy. Okej, czyli atak zadziałał. O, przez chwilę myślałem, że to będzie jakaś... jakaś winda. Za chwilę to witaj, sprawdzimy te głowy, ale myślę, że to nie jest dobre miejsce w tym momencie. To na spokojnie sobie przejdziemy najpierw te pułapki. Ogólnie też dowiedziałem się o jakimś ataku po obronie. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tym. Wiadomo o parowaniu, tak? Ale jest jakiś atak, że jak... Znaczy, tam była chyba nawet informacja, tutorial na a propos tego, że jeśli blokujemy atak i użyjemy ciężkiego ataku,
swojego, to wtedy będzie taki właśnie dość ciekawy, ciekawa kontra, więc sobie sprawdzimy to przy najbliższym przeciwniku, który będzie nas atakował w zwarciu. Teraz tak, czy to się wyłącza na stałe? Wątpię, szczerze mówiąc. Pewnie później wyskoczy, co? Zaraz sprawdzimy zresztą. No, ktoś zostawił wiadomość na górze. Ja mówię, co to jest, kuźwa? A to ktoś zostawił wiadomość, czyli na pewno jest na górze. A za chwilę to wyskoczy z powrotem. Tu też myślałem, że to jest jakiś przedmiot, szczerze mówiąc. Dobra, wiem o co chodzi, Gramy w solsy, nie róbmy sobie jaj. Tak to właśnie wygląda, czyli najpierw trzeba się rozglądać, a później brać się za przedmioty. Dobra, krwawienie, mamy to. Pierwsza śmierć na zagrajmy. Ładnie mnie porobili. Dobra, mam nauczkę. Rozglądać się dookoła, sprawdzać co się dzieje, a nie na ślepo brać przedmioty, które leżą, jakby chciały być podniesione, a tak naprawdę nie chcą. Ewidentnie nie chcą. Dobra, wracamy na nasze, do naszego Dungeona. Strasznie podoba mi się ta muzyka, ten ambient, co tutaj leci. Tworzy klimat. Nie jest to nachalne, po prostu sobie coś tam przygrywa. Dobra, zeskocz tu do mnie. Aha, bo tamto będzie rzucał. Dobra. One z kimś mi się kojarzą. Znaczy, to będzie dużo skojarzeń, to na pewno. Z innymi solsami, z innymi przeciwnikami. To było do przewidzenia. Ale te mi się coś mi świta i nie mogę sobie teraz skojarzyć. Czy po prostu z Dark Souls 3 ci niewolnicy? Chyba niewolnicy mają, bo nie dość, że strzelają. Nie, te pułapki są wyłączone. Dobra, tego się nie spodziewałem. Że pułapki... No właśnie, przecież tu leci w moją stronę. Tak, niewolnicy, dokładnie. Z Dark Souls 3. Dobra. Tu mamy pokonanego, za chwilę weźmiemy się za te... No, ja nie widziałem ich, ja na serio ich nie widziałem. No dobra, no oni byli zasłonięci. Usprawiedliwię się tylko tyle tym, że tą pułapką byli faktycznie zasłonięci. Także teraz tak, wyciągniemy sobie łuk. Strzelmy, zobaczmy czy... Nie, jeden się na nas rzuca. Okej, okay, no i elegancko. Po kolei, panowie. Jeden za jednego, a nie jakąś zabawę tam kilku. No właśnie, ja mogę chyba sobie skrafcić noże do rzucania, więc sobie noże też przykrafcimy. Nie mogę, czemu nie mogę? Ja muszę być koło ogniska, znaczy koło łaski. Możliwe tworzenia przedmiotów. To jest to, co wybraliśmy, tak? Właściwie skóra... Żona torba z tłuczkiem i moździerzem, małym ostrzem oraz kilkoma innymi narzędziami. Umożliwia tworzenie przedmiotów z poziomu menu głównego. Zwiększa szanse na przetworzenie, przetrwanie i zwycięstwo w walce. Okej, okay, tylko tutaj nie mogę. Albo dlatego, że jesteśmy w lochu. I najprawdopodobniej tak będzie. I faktycznie pewnie dlatego, że jesteśmy w lochu. Ale ja chyba jakieś noże, no właśnie mam. Dobra, mam kukri i mam kościany strzałka. Kościana strzałka. Weźmiemy sobie kościaną strzałkę. Myślę, że tylko wystarczy, bo chodzi mi tylko, żeby się po prostu na mnie skupiły. O, zapraszam tutaj. Nie chodzi, żeby zadawać obrażenia, chodzi o to, żeby podeszły do mnie. Żeby pojedynczo sobie ich tutaj wyeliminować. Dobra, tego też już mamy z głowy. I jeszcze jeden powinien być. Wiem, że było trzech. I jeden na pewno gdzieś mi stąd... No jest, tutaj. Czterech. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze się tu uchował. Częściej korzystać z tych umiejętności, z tych battle artów. Chodź tu. Nie uciekaj. Bardziej, że katana ma naprawdę satysfakcjonujące. Dobra, rozumiem. Rozumiem, czyli muszę po prostu, żeby z powrotem wysunęły się, uderzyć jeszcze raz. Zupełnie przypadkowo to odkryłem. Zresztą jak było widać. Mogłem zgrywać, że wiem o co chodzi. O, i cyk. Uwielbiam to uderzenie zza głowy. Jeszcze jeden skądś tu wyszedł. Rozglądać się. Naprawdę trzeba się rozglądać. Nie ma żartów. Dobra. Mamy jakąś kolejną upiorna konwalia. Kolejna roślinka. Zresztą mi się to podoba, bo faktycznie dużo już. Dopiero zwiedziliśmy kawałeczek dosłownie lokacji, a naprawdę mamy sporo przedmiotów już takich unikalnych. Nic się tutaj nie... Znaczy się powtórzyło, jasne, że się powtórzyło, ale dużo jest też nowych rzeczy. Widzę, że mogę tworzyć. I szczerze nie wiem, czemu nie mogłem przed chwilą tworzyć, co tam się wydarzyło. Także na razie to zostawię, ale no dobra, mogę, czyli to mi się podoba.
Nagacyna, broń, garnek ognia. Ten garnek ognia może się przydać, ale to na razie nie. Dobra, idźmy dalej. A no to tak, moje runy. Moje runy, nie ma ich za wiele, ale zawsze. Myślę, że będziemy sobie robić tak godzinne odcinki. Myślę, że to będzie taka spoko czasowo to będzie wyglądało. Na razie mamy 15 minut, także ja będę sobie co jakiś czas zerkał, żeby pilnować czasu, żeby nie były za długie, żeby nie były za krótkie, żeby tych odcinków też nie było nie wiadomo ile. Dobra, co ty mi tutaj... O, no już, spokojnie. No to było do przewidzenia, nie? Właśnie nie wiem, jak tu jest z fall damage, jakie tu mamy obrażenia od upadku, ale nawet nie musimy zaskakiwać, widzę, że on do nas tutaj podchodzi. Także widzę, kulturalny, poczekamy sobie, ja też będę kulturalny, nie będę czekał, aż wejdzie. Znaczy, będę czekał, aż wejdzie właśnie. Już prawie się zdradziłem. Dobra, lecimy dalej. Nie no, strasznie mi się kojarzą właśnie z tymi lochami, z tymi kielichami z Bloodborne, te miejscówki. Oho. No dobra, to mamy po prostu tego gargulca znowu. Przecież to bardziej to... Znaczy, to jest takie kuźwa połączenie gargulca z chochlikiem, mam wrażenie. Chochlik, bo na początku były takie... Właśnie tam można mieć te kamienie, miecze, które otwieramy, specjalne skrytki z tymi chochlikami. I strasznie mi się kojarzą właśnie z nimi, wyglądowo. No ale jednak pokryci są jakimś kamieniem i trzeba dla nich wymyślić nazwę. Myślę, że jest to jakaś konkretna nazwa, ale trzeba dla nich wymyślić coś konkretnego. Jeśli macie coś do zaproponowania, jak połączyć nazwę gargulca z chochlikiem, proszę bardzo, nie krępujcie się. Prochy wędrownego szlachcica. Chciałbym wypróbować w którymś momencie, przyzwać kogoś. Także to też sobie sprawdzimy. Ale to później. Później na spokojnie. Tylko teraz tak, widzę, że tu nic więcej nie ma. Mam nadzieję, że to nie wszystko, że coś tu jeszcze będzie. Bo tutaj widzę, że na dół... No tak, tutaj tymi schodami przychodziliśmy. Tutaj ewentualnie, tu mogę zeskoczyć na te jeszcze, na ten poziom. No właśnie, no tak, przecież my szukaliśmy mechanizmu, który otwiera tamte wrota na początku. To by się zgadzało. To się jak najbardziej zgadzało. Dobra, weźmy sobie tutaj konwalię i otwórzmy wrota. Zobaczmy, kto będzie za nimi się chował. Nie wiem, czy nie zrobimy... Nie będziemy robić sobie resetu. Widzę, że mamy dwie fiolki. No, troszkę więcej niż pół HP. O, no dobra, możemy za chwilę mieć mniej. Nie wiem, skąd oni się biorą, szczerze mówiąc. Naprawdę są skubane, tak pochowane i jest ich tyle, że cały czas mnie zaskakują. Dobra, pożegnamy. I zobaczmy, co tu jest. Jest strasznie ciemno. Ja nie mam jeszcze pochodni. Jest. No i dlatego właśnie mi się to kojarzy z lochami. Szukamy gdzieś dźwigni, gdzie otwiera nam przejście, a za przejściem jest boss. I kojarzy mi się to właśnie z tymi kielichami z Bloodborne. Przejdź przez mgłę. Zanim sobie przejdziemy, ja sobie tutaj teraz utnę na chwilę odcinek, także przepraszam was na moment. Wy tego nie odczujecie. Chwila ucięcia, żeby po prostu podzielić to na mniejsze kawałki. No i już jesteśmy z powrotem. Mówiłem, że tego nie odczujecie, a ja sobie przynajmniej sprawdziłem, czy wszystko się dobrze nagrywa. Wiecie, to pierwsze podejście do takiego zagrajmy i chciałem sprawdzić, czy wszystko jest ok. Także zobaczmy, co jest za mgłą. To się tu chowa. Ogar. Okej. Okay. Pochówku złotego drzewa. Dobra, mamy ogień już. What the fuck? Co to jest? Co to jest w ogóle? O, ale mi się podoba. O nie, dobra, nie podoba mi się. Ale ten atak szybko wyprowadził w ogóle. Nie. Spokojnie, panie. Czemu on się unosi po prostu? Nie, to był błąd. No spokojnie. Na razie widzę, że ma jeden atak. Dobra, możesz powtarzać. Chociaż ten ogień czuję, że nie jest bez powodu, no właśnie. Spokojnie, panie. Spokój się, mówię. Ja mam medalion, który mi daje odporność na ogień, więc możliwe, że jak będą problemy z tym jego mościem, to sobie go zamontujemy. Dobra, to było niepotrzebne. Ej, to był unik, panie. Nie rób sobie jaj. Kurde, dobra, muszę sobie wyczuć. Dobra, on nie jest trudny. Widzę, że ma powtarzalny, ale minę ma naprawdę już taką... Co? Musiałeś to zrąbać, panie? Coś w tym stylu. Nie jest trudny, bo atak ma jeden, tylko ciężko mi wyczuć, kiedy on faktycznie sobie wbije, bo jest momentalnie w tę ziemię. Ale szybko spływa, dość szybko spływa. Nie będę zakładał jeszcze tego medalionu, bo widzę, że on tym ogniem sporadycznie sobie wypluwa, a bardziej bije tym mieczem w ziemię. Ciekawe, czy jeszcze nas czymś zaskoczy. Zobaczmy wiadomość w ogóle, co my tu mamy.
przed tobą pies. Czy ja bym to psem nazwał? Szczerze mi to bardziej kota przypomina. Znaczy no ogar, dobra, wiem ogar, ale mimo wszystko... No ej, no ma pysk jak kot. Mam kota, wiem jak kot. O! Dobra. No widzę, że już nas tutaj raczy nowymi atakami. Dobra, będziesz pluł ogniem, jasne. Wiem, że może nie powinienem atakować, bo niepotrzebnie biorę na siebie, ale no nie mogę, no muszę. Dobra, szybkie leczonko. Mam nadzieję, że pada nie będzie łapać podczas walki tym bardziej, bo ja bardzo często panicznie naciskam. Dobra, nie, tego nie mogę tego wyczuć sobie. Tak jak mówiłem, ciężko mi wyczuć ten atak z góry. Używaj tego jak najmniej. Dobra, umówmy się. Dobra, to już w ogóle. No daj mi się wykończyć. Nie. Dobra. No tak na styk, powiedziałbym bardzo na styk nawet, ale jest. Prochy szlachcicego, że... Czarodzieja. No dobra, ciekawe. Postawimy sobie takiego czarodzieja gdzieś na plecach i będzie lutował przeciwnika. Dobra, prawie straciłem moje runy. Nie ma ich dużo, bo 1100, ale jednak, więc trzeba uważać, co my tu mamy. Co to jest? To jest korzeń. No tak, to jest korzeń złożona z ciał. A co my tu mamy? Powrót do wyjścia. No dobra, to za chwilkę. Prawdopodobnie ślepy zaułek. No tak wygląda, chociaż troszeczkę wygląda, jakby coś tam faktycznie miało być, szczerze mówiąc. No zobaczmy, co tutaj mamy. Palec. Może spróbuj tego, ale dziura. Dobra, no właśnie to jest... Czekałem na tego typu wiadomości. Jak najbardziej... Nie! 1893, jak na mnie dziwi mnie to, bo jest to typowo soulsowe. Jest to typowo soulsowe wykorzystanie informacji, wiadomości, także... Ja zapominam, że tu można dowolnie skakać. Przed chwilą chciałem pytać, jak on tu wskoczył. Ja jeszcze zapominam, że może swobodnie sobie skoczyć. No dobra, mamy wyczyszczony kolejny loch. Jaskinie loch, także wyjdźmy sobie stąd. I zobaczmy dalej. Idziemy eksplorować dalej. Pierwszy teren. Nie chciałbym jeszcze przechodzić przez tę bramę, która jest tam dalej, ponieważ chciałbym sobie tu dokładnie to zlucić wszystko, zobaczyć co jest i tak dalej. Także na spokojnie. Weźmiemy sobie tu grzybka i przeniesiemy się. Przeniesiemy się tutaj do tej kaplicy. Nie jaskinia. O, oczywiście, że chodzi o kościół. Zobaczymy, czy mogę się ulepszyć. To znaczy zwiększyć sobie statystyki. I na razie chciałbym się skupić na tej zręczności. Rozwój postaci. 20. I to jest ok. Skoro mamy 20 zręczności, to nie wiem, czy teraz troszeczkę witalność nie pójdziemy. I zobaczymy umysł, ponieważ ja tu dosyć dużo korzystam z tych umiejętności i czuję duży użytek tego, więc nie chciałbym też z tym zostawać w tyle. Zobaczymy jak to się rozplanuje. Zobaczmy, czy ma coś do powiedzenia tu pan, bo dawno u niego nie byliśmy. Chcę coś kupić, a masz coś nowego? Nie masz nic nowego. A czy masz... No właśnie, lista, bo tylko jest tego eliksiru. Krótkie zapiski przekazujące wiedzę. Ruiny punktu orientacyjnego. Ciekawe. Krótkie zapiski przekazujące wiedzę. No dobra. Książka z przepisami. Ile to wszystko kosztuje? 500, 500, 200 i 200. Co? Ile ja mam run? 500, więc zaraz sobie coś kupimy, zobaczymy. Ale widzę, że jeszcze mogę z nim pogadać. Masz coś mądrego do powiedzenia? If the mood takes you when you meet one, then offer them some trade, won't you? My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the tarnished, and mine. Okay, dobra, ciekawe. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers, lament not your solitude. Expect no sympathy,
no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. No dobra, ciekawe. Dobra, powiedział nam trochę o swojej rasie, więc najprawdopodobniej z tego, co widzę, będziemy mogli ich spotykać i będą oni po prostu w formie kupców. Więc zobaczmy. Mieliśmy coś kupić. Mieliśmy coś od niego kupić. Możemy tak, albo po 200 to, te listy, albo książka z przepisami nomadów. Weźmy sobie tę książkę. Nie wiem, czy to jest chyba to samo ogólnie, tak? Nie, to coś innego. Mamy nawet rozpiskę, okej. Okay. Zapiski o technikach tworzenia przedmiotów pozostawione przez wojowników nomadów. Zawierają wiedzę o tym, jak przetrwać, gdy brakuje dosłownie wszystkiego. Przekazują tę wiedzę, by móc tworzyć następujące przedmioty. Kościana strzała z piórami, kościany bełt. Blaskamień, ożywcze plakowe mięso i plakowe białe mięso. Weźmy sobie te strzały, bo faktycznie ja gdzieś tam łukiem, gdzieś tam sporadycznie sobie strzelę, więc faktycznie będziemy mogli sobie teraz przykrafcić takie strzały swobodnie. Zobaczmy teraz tworzenie. O, no i mamy elegancko strzały. Strasznie mi się to podoba. Strasznie mi się podoba, że w Soulsach dorzucili element krawcenia. Znaczy nadal po prostu farmimy przedmioty, znaczy farmimy materiały, które potrzebujemy do przykrawcenia. Jednak są w formie to tego, że one sobie po prostu gdzieś rosną, leżą. I to mi się strasznie podoba. To krawcenie jest fajne. No dobra. Z 76 runami ja za wiele nie zrobię. Ja tam nie byłem. Ja idę zobaczyć, co jest w tamtą stronę. Więc przyzwijmy sobie naszego widmowego wierzchowca. I zobaczmy, co tam jest. Co tam się chowa za tym, za tą górą. No naprawdę jest tutaj bardzo ładnie. Ciekaw, czy tam też będziemy, czy tam wszędzie... Nie no, tu wygląda, tu ewidentnie wygląda, jakbyśmy mieli tu być. Takie bagna... Czy to jest... No tak, to jest wróg! To jest wróg, a ja sobie po prostu jeżdżę tu koło nich. Jakiś nietoperz, cholera wie co. Dobra, tu pożegnamy pana. Jeszcze jeden. Ja miałem już zimistyczność na pierwszym filmie, na live'ie. Ale bardziej, bo ja walczyłem tam na górze z tymi gigantami. I gigant mi je strącił. Szczerze mówiąc, nawet nie miałem z nimi większej styczności, bo po prostu gigant się nimi zajął. Pewnie przypadkowo chciał się na mnie zamachnąć, a zestrzelił swoje nietoperze. No ale trudno, tak bywa. Ja sobie wejdę tam do góry. Jestem ciekaw, czy coś tu jest. Że tak wygląda. Albo to jako taki punkt... No właśnie, już ktoś już tu wchodził. Do przewidzenia. Ach, nadzieja. No właśnie, miałem nadzieję, że coś tu będzie. Złote drzewo, niech będzie chwała. Jest złote drzewo. Jak najbardziej jest nasze złote drzewo. Ikoniczne już nawet, powoli robiące się ikoniczne złote drzewo. Wiecie co? A ja sobie sprawdzę fall damage. Jestem bardzo ciekaw, jak tu wygląda sytuacja z padaniem. O ile jest takowy, bo tu faktycznie już było dość wysoko, a ja nie straciłem nawet... kapki życia. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Teraz tak, tam jest po prostu nasz boss do pokonania na koniu. Nie pamiętam nazwy, od razu przepraszam. Ja mam straszną pamięć do nazw. Przecież jej w ogóle nie mam, także mogę mylić. Po prostu jest to koniarz jakiś i tyle. Dobra, ziółka, złoty run. Że możemy naszego wierzchowca przywołać. Tym bardziej, że co mi się podoba, że swobodnie, na spokojnie można sobie zbierać przedmioty, będąc na wierzchowcu. To jest też super, bo nie spowalnia rozgrywki niepotrzebnie, tylko faktycznie dynamicznie po prostu sobie zbieramy w drodze i tyle, nie? Zresztą w Wiedźminie też tak było przecież. W Wiedźminie też, chyba z tego co pamiętam, w Trójce też swobodnie mogliśmy sobie pozbierać. Co to jest? To jest jakiś... Nie! Poczekaj! Poczekaj! Dobra, dobra, trochę cięć w powietrzu. Dobra, no właśnie, co to jest? Skarabeusze łez. Chciałem powiedzieć żółk. No ale dobra, skarabeusze. Istnieją skarabeusze szkarłatnych i modrych łez. Możesz je pokonać, aby napełnić łzami odpowiednią butelkę. Nie możesz jednak przekroczyć... to po prostu napełnianie butelek. Szczerze mówiąc, ja myślałem, że to jest coś w formie... jaszczurek. O, dzik, czy jakiś guziec. W formie jaszczurek z Soulsów, że podniosę jakiś przedmiot w stylu coś do ulepszania, jakiś kamień. A tu taki troll. No ale dobra, już wiemy na przyszłość. No i teraz tak, tu mamy tę bramę. Ja tam już sobie odblokowałem to miejsce łask, porzuconych łask.
Ale ja bym sobie zobaczył, co jest jeszcze w tę stronę. Co tutaj jest? Czy to normalnie można swobodnie zejść? Nie, swobodnie na pewno nie. Można zeskoczyć. Z tego, co widziałem, to też na wierzchowcu można swobodnie sobie zeskakiwać, ale ja nie chcę na razie zeskakiwać, chcę po prostu tak jak to, co mogę przejść i wrócić, to tam iść. Tu nie było mnie na pewno. Nie było mnie przy tym miejscu łask porzuconych. Także to sobie też od razu odblokujemy. Okej. Okay. Odkryliśmy utraconą łaskę. I teraz tak, czy ja mogę podejrzeć, ile potrzebuję do następnego levela? Ile potrzebuję run? Potrzebne runy 2100. No i okej, okay, tego właśnie potrzebowałem. Takie informacje. Dobra, tam widzę jednego koniarza. Weźmy sobie go, zbijmy. Mówię, walka na koniu strasznie mi się podoba i jeszcze muszę sobie ją wyczuć. Ale podoba mi się. Jest tu potencjał, żeby się tym obawić i była z tego frajda. Gdzie mówię, ja szczerze miałem mieszane uczucia. Moje takie chyba najpoważniejsze styczności z walką na koniu to był pierwszy Mountain Blade. Tam faktycznie grałem dosyć sporo swego czasu i tylko z tymi się kojarzy. No i jeśli ktoś grał, no to wie, że to było dość toporne. W Wiedźminie raczej unikałem walki na koniu, raczej zeskakiwało się, żeby trochę tam z miejsca pomachać, a tu jest naprawdę to spoko. Także będę się troszkę tym zachwycał. Dobra. No widzę, że tutaj jakieś tam zwykłe pachołki, no ale można tutaj wykorzystać jedną z nowych mechanik, którą znamy z Sekiro, ale nie w Soulsach, czyli podkradanie się na ukuckach. Teraz możemy pozbyć się reszty. Ale nie, panowie, ja myślałem, że będziecie walczyć. No dobra, teraz mi troszkę, może nie głupio, ale myślałem, że będzie walczył jak gonię jakiegoś zwykłego pachołka. No trudno. Trudno. Dobra, tu jest to bagno. Dobra, za chwilkę sobie to bagno zwiedzimy. Ja widzę, że tu przed wejściem do tego zamku jest naprawdę spory ten teren. Ja szczerze mówiąc niewiele czytałem na temat Elden Ring. Nie chciałem sobie spoilerować. Tak naprawdę widziałem tylko kilkanaście razy ten pierwszy trailer, który był pokazany z gameplayem, a później te, co wychodziły, tym bardziej te przed ostatnimi tygodniami. Tu mamy tą kapliczkę, przy której będziemy się respić. To nie śledziłem, nie oglądałem, nie śledziłem, nie chciałem tego widzieć. Tu mamy też skarabeusza, on po prostu będzie napełniał, tak? Tam widzę, że już wstał na nas przeciwnik, ale nie, to nie obchodzi, bo ja potrzebuję skarabeusza. Dodawanie umiejętności. Mając osełka możesz używać popiołów wojny. Żeby dodawać do oręża nowe umiejętności w miejscach łaski. Każda sztuka oręża może mieć przypisaną jedną umiejętność. Dodają jedną, żeby się powoduje usunięcie poprzedniej. Jasne, to jest to przerzucanie umiejętności pomiędzy bronią. To jest jasne, to pamiętam. Oj, przepraszam, sobie łyknę kawy. Umiejętności, jakie możesz dodać, zależy od tego, to proponuję, że niektóre specjalne rodzaje oręża mają przypisane unikalne umiejętności i mogą uzyskać nowe. Dobra, czyli to jest w miarę jasne, dodawanie właściwości. Mając osełkę, możesz używać popiołów wojny, by nadawać nowe właściwości uzbrojeniu w miejscach łaski. W ten sposób możesz zmienić... Dobra, no to jest ta sama informacja, tylko popiół uzbrojenia. Rodzaj oręża określa właściwości, jakie ten może posiąść. Niektórych specjalnych sztuk oręża, na przykład tych z unikalnymi umiejętnościami, nie można wzbogacić o nowe umiejętności. No i jasne, tu mamy te popioły wojny, gorliwość. Czyli teraz byśmy mogli, z tego co rozumiem, naszą katanę o tę gorliwość wzbogacić. Tylko kosztem chyba tego dobycia, tak? Ja sobie zaraz to sprawdzę. Bo to wiadomo, że w praniu to zupełnie inaczej. Niż tak po prostu wypisane na sucho. Dobra, tu mamy koniarza. Weźmy się za niego. Okej. Okay. Dobra. Na spokojnie. Zauważyłem, że nie czuję tutaj jakiejś mega utraty wytrzymałości staminy. To znaczy, na spokojnie mogę sobie spokojnie atakować, unikać i nie miałem jeszcze czegoś takiego, że budziłem się za późno, że o cholera, nie mam staminy. Nie mam jak uciec czy zrobić uniku. Także tak, nie wiem, na razie wiem, że nie będę na pewno ładował w tę statystykę, bo nie czuję takiej potrzeby. Dobra, zeskoczmy sobie. Jakoś wolę, jak już jest na nogach, to się pozbyć go w ten sposób. Tu jeszcze masz, z nad głowy cios i żegnamy pana. Okej, okay. Teraz tak, to podnieśmy, nowe budki. Za chwilę sobie sprawdzimy, czym jest, właściwie teraz sobie pójdę, bo ja pewnie zapomnę. Ja na bank zapomnę, także ja się teraz cofnę do miejsca łaski i sobie przeczytamy, czym jest ta gorliwość. Jak ją zamontować. Chciałem konia. Chciałem mojego wierzchowca. Dobra, gdzieś tu było.
Gdzieś tu było nasze miejsce łaski. No właśnie, przecież mamy tu szybką podróż, z której też warto, myślę, korzystać. Ale tu już sobie podskoczymy. Bardziej, że po drodze jeszcze może uda się zebrać jakieś roślinki, także myślę, że też nie ma co tak maksować i męczyć tej szybkiej podróży, tylko też czasami sobie tutaj przebiec, nie? Bo wtedy możemy coś faktycznie zebrać. Dobra, rozwój postaci nie rozwój postaci to nie jest to, co mnie interesuje. Tortu i odejść. Zapamiętaj zaklęcie. To jest magia, to nie to. Butelki, odpoczynek. Życie wzmocni, to są te butelki. Nie widzę tej opcji jeszcze, chyba że jeszcze nie możemy po prostu z tego korzystać. Żebym mógł zamontować w tę broń. To jest tak, gdzie my to mamy? Czy to będzie gdzieś tutaj? Jest, gorliwość. Do użytku na każdym orężu do walki w zwarciu. Gorliwość wysokiej jakości nadaje orężowi właściwości i umiejętności. Nadaje właściwości i umiejętności. No dobra. No dobra, na razie nie mogę tego zamontować z tego, co widzę. Może później faktycznie. Dobra, to wróćmy na szlak. W takim razie i lećmy tam dalej. Pewnie nam się porespili na nowo. Ale sobie i tak tutaj teraz z lewej strony troszeczkę zwiedzę. Bo tam z prawej są po prostu te bagna, na które możemy już zejść. Ale jeszcze poczekam, Tu pozbędziemy się jakiś... sobie go stargetuję. O, dobra. Możesz atakować powietrze, ja też to lubię. Też to bardzo lubię, też to bardzo stosuję. No, za jakie topnięcie. Dobra, i żegnamy. Nie! Ja mam szczęście do zostawienia przeciwników na dosłownie ostatnie HP. Już nie widzę paska, ja już tu gotowy na odbiegnięcie i sobie zostawienie go, a on jeszcze biegnie. On jeszcze żyje, wstaje i próbuje walczyć. Co na pewno będziecie świadkami nieraz takiej sytuacji, że dumnie będę kroczył, myśląc, że pokonałem przeciwnika, a tak naprawdę on zadaje mi ostatni cios i zostaje ja pokonany. Także takie rzeczy też się zdarzały w Soulsach, na streamach, więc i takie rzeczy pewnie tu będą się przytrafiały. No dobra, teraz tak. Tam nic z tej strony nie widzę. Ja sobie jeszcze pójdę tu dalej. Mamy jakichś wisielców na moście, właściwie pod mostem. Na moście jest koniarz. No tak, to jest ten most, przy którym już byliśmy. Że weźmy się, pozbądźmy tutaj tych tutaj... No nie, co, uciec, unik, panie, zrób unik. Nie mogę zrobić unik, ładnie mnie tutaj zgnoili. Także ja sobie teraz pozwolę na spokojnie... Myślę, że powinienem się najpierw wyhealować. Wyleczmy się. Tutaj. O, zobaczcie to. I znowu ta sama sytuacja. Zostawiony na jakieś tam drobne HP. Dobra. Pozbieraliśmy sobie. Butelka się napełniła. Super. Poprzez to, że pokonywaliśmy jakąś grupkę przeciwników. Teraz wejdźmy na ten most, który zostawiliśmy. Widzę, że tam przedmiot leży, ale najpierw pozbądźmy się tutaj. Bo na bank, jakbym spróbował podnieść ten przedmiot, to by mnie zrzucił. Po prostu ja już to widzę. Ja już to widzę w swojej głowie, jak lecę w dół. Po jakimś niefortunnym jego ataku, szarży czy cholera wie czym. Widzę, że deszcz nam tu zaczął padać. Mamy klimacik. Widzę, że nawet nie musi mnie uderzyć, żebym zaraz sam tam spadł. Także na spokojnie. Nie szarżujmy sami, bo sami się zszarżujemy i spadniemy. Dobra, zobaczmy, co to jest. Co to jest za przedmiot? Mamy jakąś wiadomość. Czy to punkt snajperski? Nie wiem, w co mielibyśmy snajpić. Widzę, że coś tu łazi na dole. Kamień Kowalski, super. Kamień Kowalski, super, ponieważ chyba z tego, co pamiętam, brakował mi jeden, żeby zwiększyć sobie naszą katanę o plus jeden. Zrobienie na plus jeden. Ale to zrobimy sobie na spokojnie, ponieważ nie chcę się teraz cofać. Tylko sobie znajdziemy... Widzę, że ci są na tyle głusi, że nawet nie musimy robić jakiegoś super podejścia po cichu. Tam jedzie karawana. Tam jedzie karawana z trailera, właśnie tego pierwszego trailera. I tak myślę, że moglibyśmy na nią napaść. Zróbmy to, bo jestem ciekaw, ale ktoś jeszcze jest tam na górze. Widzicie? Tam na górze ktoś patrzy. Moment, podejdę sobie najpierw tam na górę. Żeby się nie okazało, że ktoś będzie mnie czymś rzucał, strzelał, czy cholera wie co. Także najpierw się pozbędę... Znaczy pozbędę, zobaczymy, kto to w ogóle jest. Może to nie jest wcale wróg. W co ja wierzę. Jeszcze sobie weźmy te przedmioty. Kwiat złotolistni. Dobra, o, mamy, jest. Ale to są jacyś zwykli, najzwyczajniejsi przeciwnicy. Także weźmy sobie ich, po prostu posprzątajmy, żeby można było się wziąć za te karawany. No.
Wiemy, już rozmawialiśmy a propos tego zostawiania HP. Okej. Widzę, że ta karawana bardzo powoli się przemieszcza. Marynowana w złocie łapka ptaka. Cóż to jest w ogóle? Czy to też jest przedmiot do krawcenia po prostu? Nie, to nie jest przedmiot do krawcenia. Co ja tu znalazłem? Po prostu jesteśmy w narzędziach. Na pewien czas zwiększa liczbę zdobywanych runów. Okej, okay, dobra, czyli to jest do farmienia runów, super. Dobrze wiedzieć. Skubani ładnie ich przywiązali. Ale widzę, że oni są sami. Mam jeszcze jakąś wiadomość. Eldeński kręg niech będzie chwała. Potworność o potworność. Dobra, ja sobie tu do nich podejdę. Ja mogę sobie po prostu wziąć to, co jest w środku? Jak to działa? Nie, musimy chyba najpierw zatrzymać. A, bo tu jest cała... O kurde, tu jest cały konwój. Dobra, ten jest na koniu. Tam jeszcze, zobaczcie jak to się daleko ciągnie w ogóle. Więc chyba po prostu zaczniemy, nie będę ich podchodził. Po prostu jedziemy od konia. Od wierzchowca i lecimy z tematem. Tu mamy jakiegoś maga? No tak, mag, oczywiście, że tak. Dobra, posprzątajmy sobie po kolei. Znaczy musiałbym jeszcze trafić. Musiałbym jeszcze trafić. Zobaczcie, zobaczcie ile mu HP zostało. Potrzebujemy więcej zręczności. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tu trzeba będzie dobić do zręczności. Jeszcze troszkę więcej. Dobra, teraz chciałbym się zająć tym na koniu. Bo wiem, że mamy... O Boże, tam idzie kolejna grupa. No dobra, weźmy najpierw tego tutaj. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie ma co panikować. Jeden cios w nas od razu go nie czyni zwycięzcą w żadnym wypadku. W locie ściągnięty, proszę bardzo. Na łatwości, przeszukaj zwłoki. Zamrożony rodzynek. Nawet kilka rodzynków. Z tego co widzę. No dobra, no to teraz chyba, no nie wiem, no, ale nie wiem czy na tym moście to będzie dobry pomysł. Dobra, on od razu atakuje, nawet w ogóle nie zastanowił się, od razu tąpnięcie było. Jak mogę sobie po prostu stać i go ciachać? O nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, dobra, dobra, przepraszam, no troszeczkę cię olałem. Znaczy no mogę, ale muszę uważać, żeby no właśnie. Ja chyba sobie tu zejdę po prostu z tego konia. Widzę, że ubicie ich to chyba formalność. No to, znaczy oni nie mają za bardzo jak walczyć, więc tutaj nie ma co się z nich śmiać, bo tu faktycznie no nie mają lekko, są przyczepieni w dość okrutny sposób. Dobra, tu mamy tego pozbytego, weźmy sobie... No chyba, że ten się teraz odpali nagle, bo mu kumpla straciliśmy. Co się dzieje? Ja nie chciałem tego robić, no ja szczerze wziąłbym przedmiot i bym zniknął, nawet byście mnie nie zauważyli. Czemu on klęknął? Moment, ja sobie tylko... No dobra, no jeszcze tutaj się tego pozbędziemy. Właśnie, ja bym chciał sprawdzić ten atak z tym odbiciem. O właśnie, to jest... Jakie to jest piękne. Kurde, jakie to jest piękne. Podoba mi się, strasznie mi się to podoba. No dobra, czy ja mogę teraz podnieść ten przedmiot? Tak, mogę teraz otworzyć. Ciekawe, czyli wystarczyło jednego zabić. Wielki topór. No, dla nas się to nie przyda. Nam się to nie przyda, bo my idziemy w zręczność, no ale okej. Okay. Nie chcę go zostawiać. Ja chyba go pokonał mimo wszystko. Jest mi go trochę szkoda, no ale trudno. No, znaczy nie powinno być, bo on mnie po prostu może porobić. On, nie, myślę, że z powrotem klęknie i będzie czekał. A, bo ja mam teraz niewyciągniętą... O, broń w dwuręcz i jedziemy. Dostał w prawego poślada. A, staniesz, nie staniesz? Niepotrzebnie się kuszę na ten drugi atak. No za każdym razem mnie zaatakuje. Dobra, jeszcze sobie łyknę na punkty skupienia. Które sobie użyję w powietrze, po prostu. O, a teraz nie. Z takim opóźnieniem. Strasznie dziwnie się zachowuje. Ja wiem, że stracił kumpla, no ale... Był tylko kumpel z pracy. Chyba, że coś więcej. A my nie wiemy. Dobra.
I mamy porobione. On chyba nic nie wyrzuca. Spojrzę sobie tylko na czas, mamy 26 minut, także ja sobie znowu szybki robię reset. Przy następnych odcinkach najprawdopodobniej nie będę już tego robił, chociaż zobaczę, jak będzie przy montowaniu, ale wolę jednak robić takie szybkie właśnie ścinki. Także znowu urywamy i dalej lecimy. Także teraz lecimy dalej, zostało nam jakieś 15 minut, plus minus 15 minut, żeby dobić do godzinki. Mówię, tak właśnie chciałbym, żeby te odcinki trwały około godziny, bo wydaje mi się, że to jest spoko czas, żeby nie było nie wiadomo ile odcinków, chociaż spodziewam się, że będzie bardzo dużo odcinków. To po pierwsze, a po drugie, żeby też było co oglądać, nie? Ta godzinka to jest, mi się wydaje, spoko. Chciałbym utrzymać jeden odcinek na dzień, żeby wrzucać jeden odcinek na dzień. Bardzo się postaram, żeby tak było. Myślę, że się uda. Jeśli się przyjmie takie oglądanie, przyjmie się to nagrywanie i tak dalej, no to myślę, że bez problemu. Jeden odcinek na dzień będzie się pojawiał. Dobra, też przypominam o streamach, ponieważ nagrywam, jak najbardziej są nagrywane odcinki, ale też niektóre będziemy po prostu nagrywać na streamach. Także tego też możecie się spodziewać i streamy będą oczywiście odbywane tutaj na YouTubie bez problemu, także nigdzie nie uciekamy tym razem, zostajemy wszystko na YouTubie. Co my tu mamy? Ja powinienem się pewnie cofnąć i sobie... Co to jest? To jest roślina. To jest... Jakaś magiczna roślina. Ja mam 4,5 tysiąca run, także ja sobie za chwilę to wrócę, ale najpierw chciałbym sobie wydać to, co mam. Ponieważ ja zaraz to głupio stracę. Ej, tam jest duch. Tam jest jakiś duch, który nam pewnie rzuci jakimś tekstem. A propos tego drzewa, w które się patrzy, tak czy nie? One w ogóle są chyba silnie związane, co? Z tym duchem, z drzewami. Okej, dobra, tajemniczo, tego właściwie można było się spodziewać. Dobra, teraz ja bym tak, chciał się tu cofnąć. Tak, bo to jest to miejsce. Znaczy, zobaczcie, ile w ogóle jest tych miejsc łaski, nie? Jak to wszystko jest głęboko i gęsto porozkładane. Nie zdziwiłbym się, jakby gdzieś tutaj, no właśnie, rzućmy okiem, może gdzieś tu faktycznie jest. Znaczy, chciałbym, żeby to było gdzieś tutaj na górze, nie chciałbym nigdzie schodzić. Ale może faktycznie uda się po prostu nowy punkt odblokować, a nie będę musiał się cofać. Także zobaczmy sobie na szybko. Tutaj myślę z tego punktu widokowego będzie ok. Strasznie ładne niebo się zrobiło. Lubię takie pomarańczowo-żółte niebo. Ale widzę, że jak na złość tutaj, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie ma nigdzie. Tam idzie ktoś z jakąś chorągwią. Tu nie widzę nigdzie żadnego punktu porzuconych łask. Ale z tym kwiatem zaraz się rozprawimy. Ruiny, punkt orientacyjny. No proszę was, no punkt orientacyjny to aż się prosi, żeby było jakieś miejsce, żebyśmy mogli sobie tu odpocząć, odsapnąć. Tutaj też są rośliny, za chwilę tu, strasznie mnie intryguje to miejsce, za chwilę tu przyjdziemy i przy okazji może spróbujemy wykorzystać... Tu mamy wilka, tu jest... A to jest ten mag, dobra, tam jest mag. Spróbujemy sobie też wykorzystać to przyzywanie. Jestem ciekaw, jak to po prostu działa. Dobra, tu nie widzę, a widzę dużo przeciwników, także po prostu sobie cofniemy i przebiegniemy. Zrobimy sobie po prostu taki rush, przebiegniemy sobie na spokojnie, nie będziemy bić tego wszystkiego po kolei znowu, bo to też troszkę bez sensu. Po prostu sobie teraz wydamy. Wydamy nasze punkty. Rozwój postaci. Dorzućmy troszkę teraz witalność. Ale jeden punkt witalność i jeden w zręczność, żeby tej zręczności nie omijać, nie zapominać o niej. Ok, czyli runy wydane, możemy wracać na szlak. Czyli tak, teraz... Nie chciałem tego zrobić jak najbardziej. Myślę, że mamy na tyle HP, że nie trzeba było tego robić. Także szybkie reset i jeszcze raz. Tego nie było. Wracamy. Ok. Jak podbiegniemy sobie do tego kwiatka, do tej rośliny, co nas tam atakowała, to jeszcze zanim podejdę, to zobaczę, o co chodzi z tym przywołaniem, bo... A chyba coś tam musimy mieć założone. Ja muszę sprawdzić, czy w ogóle to mam. Musimy coś tam chyba mieć założone i dopiero wtedy będziemy mogli wykorzystać przywołanie. Z tego, co kojarzę, z tego, co było na tutorialu, tego, co wyskakiwały informacje. Ja niestety bardzo często, jak widzę coś magiczno-podobnego, to troszkę na początku to bagatelizuję, ponieważ ja idę w takiego typowego wojaka pod zręczność i rzadko kiedy korzystam z magii. Ale tutaj jestem po prostu ciekaw, jak to wygląda. Ty będziesz mnie gonił tak w nieskończoność, czy zgubisz agro?
Polego, powiedz mi. Jak coś, to się po prostu ciebie pozbędziemy, ale... Chciałem też wybadać sobie agro, jak tu działa. Widzę, że już chyba o mnie zapomniał, co? Ola o mnie. Nie wiem, czy to jest tamten, chyba nie. No dobra, nie ma go. Nie ma go, to jest najważniejsze. Także olewamy temat. No i dobra, skoro jesteśmy tutaj, ja sobie tu zejdę teraz z konia. Przeczytajmy, o co chodzi z tym przywołaniem. Nawet sobie, o, tu damy. Może czasami łapać pada, przepraszam was najmocniej za to. Teraz tak, co my mamy? Wędrownego szlachcica, czarodzieja i wilka, samotnego wilka. Przyzywa trzy duchy samotnych wilków. Myślę, że zaczniemy od tych szlachciców, co? Ale to jest pięć aż szlachciców. No ale dobra, zobaczmy. Przypisaliśmy to, tak? Nie możemy. Czyli tak, dobra, przeczytajmy może, co właściwie musimy zrobić, co musimy mieć, żeby z tego skorzystać. Tu zakładamy. Gdzie tu było więcej informacji a propos? Tu jest. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy. Użyj, by przyzwać pięć duchów wędrownych szlachciców. Duchy szlachciców, którzy po śmierci wędrują po ziemiach pomiędzy. Kiedyś z pewnością czegoś szukali, jednak cokolwiek to było, już dawno zostało zapomniane. Fajnie, tylko że przydałaby się informacja, co ja potrzebuję, żeby to wyrzucić. Nie mam nic. Szczerze myślałem, że to będzie coś na zasadzie dzwonka, różdżki, czy coś takiego. Wiem, że na pewno na początku była informacja. A właśnie, a jak spróbuję po prostu to wyrzucić? Nie, nie będzie po prostu, no właśnie, zacznie szukać. No okej, na razie nie mogę. Nie mogę. Czegoś albo nie mam, albo nie wiem. Szczerze, będę musiał sobie to doczytać. Będę musiał sobie to zweryfikować i sprawdzić, o co chodzi. Nie pamiętam nawet, które pierwsze dostaliśmy. Czy to nie były te wilki? Może przy pierwszym będzie. Nie, to jest tylko informacja znowu. Czym to jest i nic więcej. No. Gry sieciowej, gry wieloosobowej, gry sieciowej. Gry sieciowej. Dobra, czyli na razie to olewamy. No dobra, czyli muszę być sam. Nie ma innego wyjścia. Tu sobie porzucimy. Okej. Idę po kwiat. Idę po ciebie. Zobaczmy, albo idę po prostu, żeby oddać swoje życie. No ale zobaczmy. Z okazji pozbieram sobie roślinki, bo czemu nie? On się schował. Aha, a nie, on się nie schował, tu stało dyga. Dobra, nie było tematu. Dobra, bolisz? Znaczy, może nie jakoś super, myślałem, że będzie mocniej. Palniesz, czy rzucisz jakimś zaklęciem? Ale się składa na atak. Aha, bo on teraz... Dobra, czyli mamy już trzy ataki, tak? Widzę, że mnie czymś truje. Dosyć duży zasięg. Może mnie przygwoździć w ziemię i wystrzelić te pioruny. Ale długo to trwa. Przestajesz, czy nie? Czy mam cię potraktować z łuku? No skończ. Nie, no bo z łuku to będziemy za długo klepać. Dobra, czyli teraz pójdą te pioruny, okej. Okay. To w miarę jest okej, bo tu widzę, że nie dość, że pokazane, gdzie będzie ten atak, też się długo go wykonuje, także nie widzę tu jakiegoś problemu z tym. Dobra, teraz tak, chciałbym miecz. Miecz chciałbym, dobra, moją katanę. No nie, nie, znowu to, bo to troszeczkę trwa. Chyba, że jakoś go tu... Nie, bo on to dookoła chyba, nie? Dookoła rozpyla, także nie jesteśmy w stanie tutaj jakoś go obejść, po prostu musimy to przeczekać. Ale jak podejdę z innej strony, bo widzę, że on jeszcze ma kilka tych swoich pachołków. Tu jest to do przyzywania. Czy to nie jest to, co potrzebujemy, żeby przyzwać? Kula przyzwania działa. Dzięki za info. Sprawdźmy teraz, czy teraz będę mógł to przyzwać. Tak, teraz. Dobra, czyli musimy odnaleźć po prostu te pule. Przyzwijmy, sprawdźmy, jak to działa. O kuźwa. Normalnie mam ich aż 5 pasków HP. Chodźcie, 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 panowie. Tu mamy do pozbycia się tego gamonia. Dobra, nie, targetowanie go nie jest dobrym pomysłem. Ale wy nie chodźcie po tym! To, że ja biorę na siebie każdy atak, nie znaczy, że wy musicie to robić. Zobacz to, spalili gamonia. No tak, bo ten jest z pochodnią. Ej, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bez takich. Ciekawe. Złoty run. Ciekawe, czy to jest po prostu opcja, no bo wiecie, w Dark Souls 3 po prostu mogliśmy przywołać sobie jakiegoś NPC. I czy to będzie najprościej w świecie odpowiednik tego? Że tu nie będzie konkretny NPC, tylko tu będą właśnie takie
przywołania, czy będzie to i to. Zobaczymy. No, zobaczymy w swoim czasie. Trochę się męczą z nim. Trochę się tu męczyli. Szczerze, zagadałem się i nie zauważyłem, ile dostałem run za ten kwiat. Mam nadzieję, że dostałem, mimo że to oni go pokonali. Idziecie za mną? Idziecie za mną. Gdzieś tu widziałem, albo mi się rzuciło w oczy zejście, albo już totalnie widzę coś, czego nie ma. Więc zaraz zobaczymy. Wydawało mi się, że gdzieś tutaj widziałem. Dobra, tu są kolejne kwiatki, które czegoś pilnują. Dobra, tutaj sobie ten grzyb podniesiemy. Ten ale się zabiera za ten atak. Dobra, czego pilnowaliście? Blaskamień, no dobra. Czymś to było, znaczy na pewno coś to jest. To wam mogę już powiedzieć teraz, ale czym to było? Wymituje blat światła w miejscu umieszczenia. Światło w miejscu umieszczenia. Wypolerowane fragmenty ruin, który świeci jaśniej niż tęczowy kamień. Przedmiot do tworzenia. Aha, to jest po prostu przedmiot do... Nie, nie ma tutaj tego. Pokażcie mi to jeszcze raz. Wymituje światło z miejsca, w którym został umieszczony i rozświetla okolice. Jednak jego efekt jest krótkotrwały i brakuje mu zróżnicowanych kolorów, jakie posiada tęczowy kamień. Może się przydać w ciemnych miejscach lub nocą. Okej. Dobra, to jest po prostu do rozświetlenia sobie drogi. Nic więcej z tego, co widzę. Ale mówię, gdzieś mi się tu wydawało, że widziałem zejście, ale chyba po prostu... No jest, dobra, było zejście. Nie jestem jeszcze aż tak ślepy. Jest zejście, więc zaraz sprawdzimy, co tam jest. I podejrzewam, że tu będzie miejsce łask, porzuconych łask. Bo z tego co... Nie. Ja nie jestem gotowy. A ci nam poszli, czyli to nie będzie takie przyzwanie przy bossie. Dobra, wejdziemy do tego bossa, zobaczymy, kto tam jest. Jak najbardziej, jak tam z czasem. Mamy jeszcze jakieś 4 minutki, także sobie zobaczmy, kto tam jest. Najwyżej zajmiemy się w nim w poprzednim, następnym odcinku. W poprzednim nie będziemy się nim zajmować. Dobra, zobaczmy. Maksymalne HP i 2 fiolki do wykorzystania. Co to jest? Szalony dyniogłowy. No szalony, nawet nie mogę zrobić uniku. Dobra, ale spływa. Znowu jakieś tam obrażenia wchodzą. Dostał w głowę. Znaczy, w to, co ma na głowie. Nawet uderza głową. Strasznie długo wykonuje atak, nie? To już... Ciężko mi to... Nie atakuj! Dobra, no spokojnie, wypijmy eliksir. On też ma korbacz. Też ma korbacz, a i tak wali głową. Dobra, na razie bardziej uniki stosuję. Strasznie lubię to uderzenie głową, które robi, bo trwa długo i jest czas na atak. Jest czas na spokojny atak. Widzę, że on dużo ataków wykonuje, także na spokojnie. Muszę go na spokojnie sobie wziąć. Nie raszować. Tylko pojedynczy atak, unik, atak. Bez podwójnych ataków. Ale podoba mi się, strasznie mi się podoba jego design. Posąg Mariki. No poproszę posąg Mariki, bo chyba będzie szybciej. Będzie bliżej. Raz się przekonamy właściwie. Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy gdzieś tutaj widzieliśmy? Gdzie my jesteśmy? Gdzie nas wyrzuciło? Aha. Dobra, to są te ruiny. Dobra, jesteśmy obok. Zaraz obok. Widzę, że znowu ten konwój się pojawił. Bardzo jestem ciekaw. Czy ten konwój ma ten sam przedmiot? Bo tam był topór wtedy, czy to będzie jakoś losowo się generowało? Dobra, no ale najpierw chciałbym tu pokonać tego. Chciałbym go mieć z głowy już w tym odcinku. Bo muszę sobie przypomnieć, gdzie było to zejście. To zejście było tutaj. Tu jest to zejście. Także weźmy się najpierw za tego bossa. Bossa, mini bossa, jak zwał, tak zwał. Mamy mgłę, mamy elegancko życie na dole, więc... Można go określić bossem. Jedno uderzenie, drugie uderzenie i... No, tu długi zamach robi. Dobra, to było to uderzenie głową. Dobra, mamy jedno. Drugie. I... Trzecie, które robi znowu długo. Nie będę atakował, znowu uderzenie głową. O, podwójne! No dobra, zaskoczyłeś mnie. Strasznie niepozorny, nie? A strasznie mieszane te ataki. Niektóre są tak szybkie. Nie, tylko nie w tę głowę. Runy do podniesienia. Dobra.
krwawienie weszło z katany. Dobra, wyleczę się. Na spokojnie. Dobra, mamy jedno, mamy drugie. Też sobie pozwoliłem na dwa. Nie będę winny i będziemy mieli go teraz? Mamy go teraz, dobra, zrobione. Widzę, że na razie te dwa. Dwa to jest taka fortunna liczba, jak dla mnie. Zobaczymy na jak długo, aż nie spotkamy faktycznie czegoś poważniejszego. Ale widzę, że to było wejście dopiero, to był start tych lochów, bo chyba tu będzie dalej przejście. Tak, tu będziemy otwierać drzwi, także to sobie już zostawimy na następny odcinek. Zobaczymy, co dalej będzie. Zobaczymy tylko, czy jeszcze coś tutaj mamy w tej komnacie. Stąd przyszedłem, tu są te schody. Tu coś jest? To jest informacja po prostu, tak? Tak, ktoś zostawił... Czy to przedmiot? Nie, to nie jest żaden przedmiot, to jest po prostu informacja. Tak, zostałem porobiony. Dobra, i tutaj też mamy informację od kogoś, jakąś wiadomość. Okej, czyli tu sobie zostawiamy. Idealne zakończenie mi się wydaje, ponieważ w następnym odcinku zobaczymy, co nas czeka za tymi drzwiami. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, standardowo dziękuję za słuchanie i oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Także dziękuję bardzo i na razie.